Witajcie lifterki i lifterzy! Dzisiaj źle to zabrzmi, ale na kanale Dźwigaj Dziewczyno nie typowy odcinek, bo z siłowni. Ja zainspirowana przygotowaniami Michała do zawodów. Ja sama startowałam rok temu. Ja osiągnęłam wyniki w przysiadzie 110 kg, w wyciskaniu 50 kg i w martwym ciągu 125 kg. I dzisiaj sprawdzimy, jaki regres zrobiłam w rok. Od roku nie dźwigałam ciężko, robiłam sobie co jakiś czas tylko te główne boje, bez wyciskania. Wyciskałam ostatnio rok temu na zawodach. No i tak jak mówię, zainspirowana Michałem, postanowiłam sprawdzić, jak te wyniki wyglądają na ten moment. I mam nadzieję, że to będzie forma motywacji dla mnie i za pół roku będę to wspominać, jakim słowiakiem byłam i wtedy odnotuję progres, bo cały czas wierzę, że te 300 w totalu to mit. Śmiesznie się złożyło, że akurat to 300. Ale mi się wydaje, że nasze role się odwróciły. Ja rok temu byłem słaby, nie mogłem trenować przez kontuzję. No i generalnie przez ten rok bardziej przerzuciłam się na drążki i ćwiczenia z masą własnego ciała. Poza tym... gówno robiłam generalnie. Nie nauczyłaś się, nie spałaś i składałaś filmy. Nie, masakra, musisz zmienić tryb życia, żeby dźwigać. Ja obstawiam twoje wyniki tak, że na przysiadzie będziesz miała 90 kg. Na ławie też małą stratę, wydaje mi się, że pociśniesz 42,5 dzisiaj. Martwy ciąg, 15 kg straty, czyli 110 obstawiam, że dzisiaj pociśniesz. Dawaj, lecimy, bo pijemy Chodź, lecimy, a nie były. I zaczynamy od przysiadu. Ale zanim przejdziemy do rekordzików, pozwólcie mi na krótkie ogłoszenie, bo sama jeszcze jakiś czas temu namawiałam Was do akcji Chlejemy z SBN, która miała nam przypominać, jak istotne jest picie wody. I tutaj dzięki Waszej czujności już pół roku temu zdecydowałam się na zamianę jednorazowego plastiku na butelkę z filtrem. Także w moje ręce wpadła butelka z Brity, Feel & Go Vital. I oczywiście jest to jedna cegiełka, ale zachęcam Was do wprowadzenia kolejnych nawyków istotnych dla naszej planety. I w lipcu nagrałam o tym nawet osobny film, do którego oczywiście zachęcam i link zostawiam Wam w opisie filmu. A w ramach zachęty dla chociaż części z Was do przerzucenia się na kranówkę wraz z firmą Computronic organizujemy konkurs, w którym jest do zgarnięcia aż 5 takich butelek, jak z filmu. Wystarczy, że w komentarzu zostawicie informacje, jakie drobne albo i większe zmiany Wy wprowadziliście w swoim życiu, aby zmniejszyć tą produkcję plastiku. A tymczasem lecimy z tymi maksami. Są już SBD, jest pas nienoszony od roku. Myślę, że to on za mnie zrobi całą robotę, nie? Żebyś wiedziała. Dynamika. Jednak sprzęt może za was odwalić robotę. Ale muszę przyznać, że mam większy luz w pasie niż rok temu. Ej, a co byś zrobiła, jakbyś pobiła swoje wyniki z zawodu? To bym chyba usunęła wszystkie filmy z kanału, bo się okazuje, że wystarczy kupić pas i nie musicie nic wiedzieć. No ale w zeszłym roku też miałeś przejść ten sam pas. No jak? Może im mniej ćwiczysz, tym silniejszy jesteś. Może taka jest zależność. Dobra, zobaczmy. Nie podniecajmy się, bo to 60 wiadomo. No 90 to formalność. Jeszcze stówę. Walniesz bez problemu, coś mi się wydaje. Ale to będzie niefajne, bo ludzie pomyślą, że kłamiesz, że ćwiczyłaś regularnie te boje. Ja wiem, że tak nie było, bo to było tak, że ty przyszłaś, jeden tydzień zrobiłaś, dwa tygodnie nie zrobiłaś. I mi jest z tym bardzo źle, bo tak, no serio, poczułam się jak taki totalny leniwiec,
który nic nie robi, ale wiem, że z drugiej strony potrzebowałam takiego wyzerowania. Mam nadzieję, że ludzie ci uwierzą. Czy to było wystarczająco przekonujące? Dawaj! Góra, dawaj. No i już mi udowodnisz, że nie miałem racji, bo wiem, że stuwa jest w zasięgu. Kurde. Bo tak rzadko cię tu widuję ostatnimi czasy, że no nie miałem wystarczająco dobrych danych, żeby wyceniać twój total. Jest 100 kilo. Żeliwne, wyważone. I teraz już jest pierwszy moment, w którym zaczynam odczuwać delikatny stresik. I ja myślę, że to spowodowane jest tym, że stuwa, mityczna stuwa. Jeżeli są tu nowi widzowie, to może przypomnę, jak w zeszłym roku przełamywałam tą magiczną barierę stuwy, bo 95-97,5 szło ok, ale psychika nie dawała rady podnieść tego 100-kilogramowego ciężaru i Michał potajemnie dokładał mi krążki. Tak przełamałam tą barierę. A na dowód tego, że stuwa jest barierą psychiczną, zobaczcie tutaj. Ile osób na stuwie się zatrzymało? Serio się stresuje. Tak. Dlatego lubimy dźwigać, patrzcie, patrzcie jak hormony, co się z hormonami dzieje. No nic mi się nie klei, nie? Albo zaczęłaś brać sterydy, albo po prostu dojrzewasz. To jest dziwne w kraju, nie? Zabawa. Dobra, ja tych co nie wierzyli lecimy Kaja rekord życiowy nie trenując. No, no nie, może to jest klucz, może ja też nie będę trenował. Teraz mi powiedziałaś, że robiłaś już jakiś czas przysiady z 60, mały ciężar, ale po pierwsze bez neoprenów, po drugie bez pasa i po trzecie z pauzą. Mhm. I tutaj też wzmocniłaś tą sztywność, która teraz ci pomaga. No 100 kilo, szacunek, mordo. I teraz lecimy z wyciskaniem, to był najsłabszy bój. Ja widziałam dziewczyny, które są mojej wagi i robiły 20 kg więcej na wyciskaniu, a ja to 5 dych to po prostu męczyłam pół roku, żeby wycisnąć. Chłopcy prowadzą swoją ligę najsilniejszych na YouTubie i umówmy się, z chłopcami nie będę rywalizować, ale za to mam Lil Masti do zjedzenia. Góra. Góra. Stojak. Dobra, tak na 45. Zabawa. Góra. Dawaj. Ładnie. Stojak. No, dipy się opłaciły. W kolejnym boju cię pobiłam. Nie pobiłaś w kolejnym. No, nie doceniłem. Tak bezpiecznie zagrałem. Atakujemy 47,5, 2,5 kilo więcej, taki jeden ponczuś ma 1,25 i wydaje się, że to jest niewiele, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, jaki procent stanowi 2,5 z 45, to robi się sporo. Zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do jakiejś ponad stówę, bierzemy tam martwy przysiad, no to wtedy oczywiście to 2,5 nie ma znaczenia aż takiego, natomiast przy ławie to jest... To jest takie plus 15. Góra. Nic. Nic za nic.
miesiące. No, 1,25. Nic za nic. Ale zajebiście, 45, no przerosłaś moje oczekiwania. No i Lil Masti fajnie pobiłaś o 10 kg i ty robiłaś jeszcze z pazą, także nie zrobiłaś sobie wstydu na pewno. Ale Lil Masti bez problemu mnie skopała, także nie czuję się lepsza. Kaja Soboń 100 kg. Mój typ 110, ale coś czuję, że nie zaskoczy znowu. Podsumowując, minus 20 w totalu. Tak, w totalu na zawodach miałam 285, dzisiaj zrobiłam 265, ale w przysiadzie, w wyciskaniu wyrównałam swoje pierwsze podejścia z zawodów, a w martwym ciągu zrobiłam drugie podejście. Co prawda sumo, ale... Nieźle. Ten martwy drugie. Muszę cię pochwalić, bo jak weteran byłaś tak cierpliwa na dole, nie wyszłaś, tylko czekałaś, mocno pchałaś, no i... Pokonałaś ciężar. Spałam też dzisiaj 12 godzin i właśnie doszliśmy do wniosku, co mogło się przełożyć na lepszą siłę. Jednak sterydy, bo od czerwca musiałam ze względu na problemy hormonalne mieć boost estrogenu, nie testosteronu, estrogenu. Także nie wiem, może miało to jakiś wpływ, koniec no ale, końców. Ale to ma na celu powrócić twój organizm do status quo, bo tak jakby wtedy miałaś upośledzony, więc to nie jest, wiesz, nie jest... Hormon wzrostu i testosteron ma dobrać. Widzimy się już za tydzień tak. Na kanale dźwigać jeszcze. Ale nie, no ja myślę, że w głównej mierze przełożyły się te ćwiczenia dodatkowe, czyli dodatkowe, po prostu szlifowanie, wiesz, no te siady z pauzą, no sam wiem ile mi pomogły siady z pauzą. Dobra, no nie ma co przedłużać, zajebiście, gratulacje. Zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję ja i komentarz, jak to z rodziną oglądaliście wspólnie, z kim oglądaliście? Przy barszczu, z uszkami, z psem, zawołaliście żonę albo męża i krzyczeliście, wszyscy wspólnie zamiast cicha noc śpiewaliście 300 tomit. I przypominam o konkursie z komputronikiem i widzimy się już za tydzień na kanale Dźwigaj Dziewczyno. Pa! Pa!